Jestem lisem i mieszkam na drzewie, ale dzisiaj przybędę na dół i będę trollować widza na Minecraft Extreme. A tak naprawdę to ja, Karol Dilerek, witam ciebie w kolejnym odcinku z Minecraft Extreme. I za chwilę zejdę z tego drzewa, by trollować tą osobę, która ma tutaj na dole bazę i właśnie chyba dopiero się rozgrzewa na Minecraft Extreme. Chyba to jest ktoś nowy, więc zakładam, że może nie ogarniać i może się nie zdziwić na to, że spotka lisa. Zakładam, że lisy są rzadkością na Minecraft Extreme. Stream, bo cokolwiek na serwerze jest rzadkością. Wszystko jest tutaj zabijane i wszystko jest hardkorowe. Każdy zresztą wie. Jak klikniesz w prawym górnym rogu, to będziesz mieć playlistę ze wszystkimi odcinkami z Minecraft Extreme. Zapraszam ciebie tam, jeżeli chcesz się przekonać, jaki straszny hardcore panuje na tej serii. Pamiętaj też o łapce w górę, jeżeli ją zostawisz, to będziesz mieć lepszy dzień. To tak działa. A w opisie możesz znaleźć link do sklepu właśnie z takimi lisimi koszulkami, lisimi bluzami i case'ami na telefon w dwóch wariantach. Monalisek oraz Perliska. Dostępne tylko do końca stycznia. Więc spadę do linku w opisie do sklepu, kup sobie własną bluzkę, a my lecimy z tym trolem. Generalnie to lisku w Minecraft się nie da oswoić. I ja to wiem, ty to wiesz, i osoby na serwerze zauważone już nie wiedzą, bo to jest moje, słuchajcie, kolejne podejście tego trola. I może ono nie wyjść i będę musiał znowu nagrywać, ale liczę, że jednak nie. Liczę, że teraz się to uda. I będę tutaj chodzić i ten widz nie jest przypadkowy, bo ten widz, ten widz, słuchajcie, nie zauważył mnie przede wszystkim, a po drugie, hoduje wszędzie jagódki. A jagódki to jest właśnie to, na czym nam zależy, bo jagódki to każdy akurat wie, które są, lisie borówy. Lisie, o nie, moda. To jest ulubione jedzonko każdego liska. Oprócz kurczaków, więc ja tu, słuchajcie, będę zbierać te jagódki. On mnie no to nie zauważył. Bez kitu. Co jest z nim grane? Co on tu buduje? On jest chyba, słuchajcie, trochę nieogarnięty. On nie ma ewidentnie włączonych dźwięków Minecrafta, ale mnie nareszcie zauważył, a ja zacznę zwiewać. Ja zacznę zwiewać, słuchajcie, i będę udawać, że gdzieś wpadłem i się zablokowałem i nie jestem w stanie wyjść, tak żeby on pomyślał, że mnie nie wiem. Ej, Hania, mamy lisa. Hania, mamy lisa? A to nie jest do mnie. Jezu, myślałem, że on mówi do mnie, że on każdy jest troll, ale nie. On napisał do jakiejś Hani, tylko że Hania się... Od kiedy Hania się pisze przez CH? Co jest? Dobra, to zrobiło się dziwne. Niestety się ściemnia, co mnie trochę niepokoi, ale... Coś, jak on się nazywa? Adi5000PL. Adi5000PL, słuchajcie, wrócił do kraftowania. Nie poświęcił uwagi za bardzo liskowi. Tylko powiedział, że hej, mamy Hania liska, ale czekajcie, NIR50. Nie mogę teraz sprawdzić tą komendą, czy tu ktoś jest, ale szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby ktoś tutaj jeszcze oprócz niego mieszkał. Ja, słuchajcie, zabiorę te jagódki i po prostu zawijam. Okej, jestem liskim chytruskiem, kradnę jagódki i już mnie nie ma. Więc on, słuchajcie, teraz... w sumie nie wiem, co on teraz. On chyba się, słuchajcie, schował, no bo w końcu jest noc. Nie wiem, jak wygląda środek jego domku, ale z tego, co pamiętam, to nie było to nic imponującego, więc raczej on tam nie będzie spędzać dnia, aż będzie robić kopalnię. Ale ja tu będę chodzić. I dlaczego już tak kopię bezczelnie te liście? Słuchajcie, on nie ma włączonych dźwięków Minecrafta. Gdybym ja, to bym mnie od razu zauważył. Krzyk da się oswoić liska jagódką. Co? A, o mój Boże! O mój Boże! Okej, bo na serwerze są krzyki. I on ogarnia, że są krzyki, ale jeszcze nie krzyczał. On jeszcze nie krzyczał, on nie ogarnia. On... Ile on może mieć lat? O nie, znowu trafiłem na kida. Napisał w złą stronę. O nie, bardzo źle, bardzo źle. Słuchajcie, jest, o nie, tu jest wilczur. Tu jest wilczur, a wiecie, co robią wilki? Wilki jedzą liski, musimy odejść troszeczkę od tego misia, pieska. Słuchajcie, wyjdziemy do tego domku. On, słuchajcie, poszedł mi szukać. Tak, jak widzicie, jego domek jest imponującą bazą. Nie wiem, gdzie tu jest miejsce na jego koleżankę Hanię, dziewczynę bądź mamę. Nie wiem, z kim on gra, nie wiem, kim jest Hania. I nie wiem też, gdzie on jest. To jest... Ba! Rdzenie zręczne. Okej, wszedł do domku. Czy on mnie będzie chciał próbować oswoić? Bo jakby... Chyba on próbował spytać się innych graczy, czy da się oswoić liska jagódką? Odpowiedź brzmi tak i nie, bo da się rozmnożyć liski jagódkami i da się... dziecko tych lisków tak jakby oswoić. Ale jakby... On chyba o tym nie wie. Skoro pytał, to raczej nie wie. Niestety... Nie za bardzo wiem, co mogę zrobić. Będę może chapać te jagódki. On coś tam... Ej, Hania, jesteś? Okej, okay, Hani nie ma. Jakby on chyba nie wie, że Hani nie ma. Ale ja wiem, że Hani nie ma, bo tu nie ma żadnej Hani. Jeżeli tu ktokolwiek z tobą grał, to już go nie ma na serwerze od do co najmniej 10 minut. Dlatego, że ja już tutaj jestem od kilku minut, spokojnie. Więc ja tutaj może się tak przejdę. Śmignąłem mu. Chyba zobaczył, pożyczam twój kill off neterowy. Jaki kill off neterowy? On ma kill off neterytowy. Skąd on ma kill off neterytowy? On ma... Chciałem zobaczyć, co jest w środku tej skrzynki. Naprawdę mnie kusi, ale... Ej, on serio ma kill off neterytowy. Co jest? Czemu on ma kill off neterytowy? Co jest grane? Kim jest Hania? Okej, on mnie próbuje oswoić. O, oswoił mnie. Patrzcie, zjemy sobie jagódkę.
I zjadłem, okej? Okay? I będę bić zombie. Pomożesz mi? Czemu on ma natrytowy kilof? Co jest grane? Czemu na Craftedzie ktokolwiek ma natrytowy kilof w ogóle? Ej, bo ja zginę. No bo ja zginę! Ja zginę! On mnie bije! Ja muszę odejść, mam pół serduszka! Zrobiło się bardzo niebezpiecznie, ja zwiewam, słuchajcie. To nie było, tego nie było w planie. Ja przede wszystkim, jakby ten zombie jakby mnie nie zabił sam z siebie. On musiał mi bardzo pomóc, on musiał mu bardzo pomóc. Okej, zjemy sobie jeszcze jedną jagódkę. On to widzi, jakby lisek po prostu zjadł jagódkę, więc nic na szczęście się tu nie baguje. Ewidentnie, słuchajcie, grał do złej bramki. Okej, on mnie próbuje zepchnąć. On mnie próbuje zepchnąć tutaj. Tak. I zabudował mnie. O mój Boże, zamknął mnie w swojej piwnicy i... Czy ty tak traktujesz liska? Czy ty wiesz, jakie liski są... O, nie, no dobra. Nie traktuje mnie fatalnie, dał mi jagódkę, okej? Mogło być gorzej, mógł mi nie dać tej jagódki, prawda? Bo mógł mi dać, nie wiem, zgniłe mięcho, ale nie dał, jest dobrze. Mamy więc dosyć przestronną klatkę wielkości lodówki, lodówka zamrażarki i zjedliśmy już te jagódki. Chcemy więcej jagódek. O, krzyknął, udało mu się, co krzyknął? Ej, czy lisy umieją przegryźć kraty z drewna? Czy on się właśnie spytał, czy lisy jedzą kraty z drewna? Kraty z drewna? Mu chodzi o płotki. Kraty z drewna. Wow, on jest naprawdę kidem. W sensie, nie mam nic do tego, jakby spoko. Każdy kiedyś był dzidziusiem, ale on zadaje ostre pytania. I nawet mu odpowiedzieli tece gwiazdek. Nie, wait, what? Okej, ludzie też nie ogarniają, ludzie się zdziwili, co jest? Kim ty jesteś? Okej, zrobiło się dziwnie. On mi, zrobił mi kratę z drewna, której, słuchajcie, ja nie mogę przegryźć, ale będę próbować. O, jakby ludzie sobie nie wiedzą, że ja nie jestem lisem, tak naprawdę, to umiem przegryźć kratę z drewna, w sensie płotki. I zaraz to zrobimy, słuchajcie, tylko on nie może się patrzeć. Nie patrz się, idź sobie. Okej. On nie idzie, on nie pilnuje. Największa zagadka, czemu on ma netherytowy kill-off? O co chodzi? Skąd on ma netherytowy kill-off? Kim jest Hania do cholery? Co jest grane? On kopie dalej w kopalni. To jest dobry moment, znaczy kopalni, tu rozkupuje domek. To jest dobry moment, żeby przegryźć kraty i zwiewać stąd na wolność, okej? Okay? Ja stąd zwiewam, mnie tutaj już nie ma. O, on nie patrzy, damy dzień. Jego i tak nie było teraz na dworze. On może pomyśleć, że po prostu już się rozjaśniło. Cały serwer, właśnie powie, Darkness ogar. To ja, nie Darkness. Ale on jakby nie ogarnął chyba, w coś wątpię, żeby to ogarnął. Skoro nie ogarnia takich podstawowych rzeczy jak, czy lis jest w stanie przegryźć płotki? W ogóle przegryźć płotki, skąd ten pomysł się wziął? Oj, daj mi jagódki. Przynajmniej ogarnię te jagódki, nie? Może ogląda 1.17, pozdrawiam cię, jak tak. Co robisz? On znowu próbuje... O nie, on mnie próbuje zagrodzić od reszty świata. Jazda stąd. O nie, on mnie wsadził do borowy. Nie mogę nawet podskoczyć stąd. Dobra, chwila. Ja nie mogę, nie mogę tak zjeść. Okej, udało się to. Hyc, ej. O nie, bo ten plugin jest taki okropny, że nie da się. O, udało mi się. O, ups. Czy to jest przypał? Tak mnie zabetonował. O mój Boże, co on robi? Chwila, ja muszę zrobić spectator teraz, chwilę. On zrobił wielki kloc postawił na środku swojej polany, żeby uwięzić bliska. Wow. Wiecie co? Mam pomysł, bo ja nie jestem na swoim koncie. Teraz słuchajcie, zrobimy tak. Ja do niego przyjdę. Jako właściciel tego liska. Jestem już zwykłym graczem, siemano. Mam nawet nick w Minecraft Mona Lisek MC i słuchajcie, podejdę go i po prostu spytam: cześć, widziałeś może gdzieś liska? Bo mi się zgubił. Kim jesteś? Co za pytanie? Jestem graczem. Jak mam odpowiedzieć na to pytanie? Mieszkasz tu? Nie ma żadnych lisków. Okej, tylko pytam. Ej, ale wiecie, czy go słychać? Ej, bo ja go słyszałem. Poszukasz go ze mną? Dam ci diaksy. To chyba twój pierd. Czemu tak mówisz? Nie jest mój pierd. To był lisek. To był dźwięk liska. Dobra, słuchajcie, my wiemy doskonale, gdzie jest ten lisek, oczywiście. On chyba nie wie, że my wiemy. Masz go w domu. Mogę wejść? Jeżeli to w ogóle jest dom. Ej, on mnie zaraz zabije, ludziska. Zrobiło się niebezpiecznie, słuchajcie, musimy włączyć sobie creative'a, dać sobie jakieś steki, czy coś takiego, no bo zaraz po prostu zginę, on mi teraz jeden cios i nie żyje. Zjem sobie kotleta, okej, nie dajmy się zabić, okej, dam ci 10 diaksów,
jak pomożesz mi znaleźć Liska. Słyszałem, że tu jest gdzieś. Musi być niedaleko. Nie ma Liska. 10 diamentów i nie chcesz Liska? W sensie, on ma neterytowy kilof. Może on nie potrzebuje diamentów. No tak to wygląda. Chodź. Czemu ty mnie bierzesz do piwnicy? Czemu ty mnie bierzesz do piwnicy? Co, on się kopie w dół, słuchajcie. Ja tu nic nie widzę. Włączmy sobie game moda. Muszę wziąć pochodnie, bo... Czemu jakieś cheaty, że on widzi w ciemności? Tu nic nie widać, mordo. Co jest grane? Okej, okay, ja muszę też rozjaśnić Minecrafta może. Okej, okay, teraz jest trochę lepiej. Tam nic nie ma. Widzę, że nie ma. Mam zakopaną zagrodę lisków. Co to za pomysł, że ma zakopaną zagrodę lisków? Zagroda lisków? Kłamiesz! On był na dworze. Farma Mona Lisków taka. Widzę, że Adi to ziomal. Adi ogarnia Mona Liska. Chyba, że po prostu się z góry moim nickiem. Też jest możliwe. Bo jakby mam napisany Mona Lisek MC. Au! Au! Co ty robisz? Skąd ty masz ten kilof? Co jest grane? Dobra. On mnie bije! On mnie... Czy to jest jego reakcja na wszystko? Zamurowywać po prostu. To jest odpowiedź na każdy problem, moi drodzy. Jak nie wiecie, co zrobić, to zamurujcie wszystkich i siedź tu. Co to za gość? Dobra, słuchajcie, zmienimy narrację. Troszeczkę zmienimy narrację. Dokokrzmy się. O, tak. On może ma neterytowy kilof. Może ma. Ale nie ma czego innego. Nie ma wszystkiego neterytowego. A my już mamy, więc tak się składa, że idziemy z nim inaczej porozmawiać. Ciekawe, jak zmieni swoje podejście do właścicieliska, który ma neterytową zbroję i neterytowe wszystko. Gdzie on jest? Co on robi? Czy on uwolnił tego liska? Czy on... O mój Boże, on mnie nie widział chyba. On Micha nie widział. On nie widział, że ja go widziałem. On biegnie z tym monaliskiem. On się dziwi, bo jakby ten lisek wcześniej nie uciekał tak przed nim, ale tym razem to jest prawdziwy lisek i on jakby go próbuje dogonić. O, tu jest piesek. Dobra, piesek nie zabił liska. Bardzo się cieszę. To jest oswojony piesek? Nie. To nie jest swój piesek. Okej, to ciekawe. Zwykle pieski atakują liski. A on go goni. Cały czas goni. To jest wielki pościg. Zaczynam mieć wrażenie, że on nie trafi z powrotem do swojego domu. Znaczy, on wygląda jakby był bardzo zagubiony. Wygląda jakby jego starsza siostra prowadziła go za rączkę, dała mu neterytowy kilof. Nie, ona mu nie dała tego kilofu. On go sam ukradł. On się przyznawał. Nie wiem, co o tym myśleć. Ale ten ziomek jest mocny. Gdzie lisek? I czemu on pisze sam do siebie? To jest dobre pytanie. I zgubił liska, oczywiście. Jakby... O, oczywiście, że zgubił liska. Zrobimy coś takiego. Stój! Co ty zrobiłeś z moim lisem? Gdzie masz liska? Ty go goniłeś. I tak się bał, że zszedł na zawał. Widzisz? Brawo. Brawo. Czy to jest odpowiedź na twoje wszystkie problemy? Czy ty jesteś strusiem, Adi? Adi, czy ty jesteś kretem? Czy ty jesteś kretostrusiem? Co jest? Co się dzieje? O co chodzi? Gdzie my dążymy? Czy ty... On się wkopał w dół. Zostaw mnie. On nie, się zamurował. Jesteś tak na poważnie? To robi się dziwne. Nie chcę dokuczać małemu dziecku. On jest chyba małym dzieckiem. Małym dzieckiem przerażonym, który kopie tunel przed siebie i pisze, znajdź mi liska. On się cieszył. On znalazł liska. Ktoś przyszedł, mówi mu, oddaj tego liskę. On udaje, że nie ma tego liska, no i zaczynają się kłopoty. No i zgubił tego liska. No nie wiem, co ja tu mogę powiedzieć, słuchajcie. No zrobiło się dziwnie. Gość tak kopie ten tunel i może niech kopie. Ja myślę, że go zostawię w ten sposób. W stanie niewiedzy. Niech on kopie tunel. I na przyszłość, jak ktoś się spyta, hej, gdzie jest mój lisek, to może powie prawdę. Więc zostaw łapkę w górę, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś jakimś cudem. I subskrybuj ten kanał, po więcej troli. Odcinki z Minecraft pojawiają się codziennie o 9:30, a teraz na ekranie masz dwie playlisty. Wybierz jedną z nich. Jedna to jest Minecraft Extreme, czyli poprzednie trole, a druga to Minecraft 1.17, czyli nasza seria, gdzie odkrywamy nową wersję Minecrafta. Wybierz jedną z nich i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Gdzie mój dom? Tak coś sądziłem.